We wrześniu 2008 pełnomocnicy Urzędu Marszałkowskiego poinformowali Państwa, że będzie nastąpi przeniesienie Wasze. Taka jest propozycja. To były ustne rozmowy i już wtedy padła propozycja ulicy Smolkowskiego. Tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie. Żadnych innych propozycji, żadnych innych lokalizacji dla naszej placówki ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie przewidziano. Nasze alternatywne propozycje przeniesienia tej placówki w miejsca, które byłyby, które są dogodne komunikacyjnie dla pacjenta, zostały odrzucone. Jakie to były miejsca? To było jedno na ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku, drugie w Nowym Porcie w Centrum Medycznym. Natomiast i Aleja Zwycięstwa też. A gdzie obecnie rozbudowuje się Wojewódzkie Centrum Onkologiczne? Wszystkie propozycje nasze były z góry odrzucone, ponieważ... Ale to były też jakby rozmowy tylko ustne? Tak. Czyli wtedy jeszcze pani dyrektor Zarazińska je Nie, tam pewne teraz, pisma wysyłała. Że tak powiem, w ostatecznym rozrachunku marszałek odpowiedział na piśmie, że nie wyraża zgody na wyżej wymienione lokalizacje ze względów sanitarno-epidemiologicznych, ponieważ remont wymagałby dużych nakładów, co podrażałyby koszty utrzymania i tak dalej. I to jest też również kłam, ponieważ pan marszałek, tak jak do tej pory na działalność tej placówki i na działalność, na remonty nie wyłożył ani grosza, na kupno sprzętu, na nic. My utrzymujemy się tylko i wyłącznie z kontraktu, który jest zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czyli jakieś racjonalne zarządzanie pieniądzem się odbywa w placówce. Oczywiście. W jakiś tam stopniu sobie jesteśmy jedną z niewielu, nielicznych placówek na terenie województwa pomorskiego, która nie jest zadłużona, a wręcz przeciwnie, ma oszczędności. Oszczędzaliśmy kosztem naszych premii, naszych pensji, żeby móc przenieść się i wyremontować sobie placówkę taką, która będzie spełniała, że tak powiem, wszystkie warunki. To znaczy będzie w dogodnym punkcie komunikacyjnym, gdzie będzie dostępność dla całego społeczeństwa. I będzie spełniała, będzie na, że tak powiem, europejskim poziomie i będzie realizowała w dalszym ciągu kontrakt z Narodowym Funduszem. To w czym jest teraz problem? W lokalizacji generalnie. Lokalizacja. Lokalizacja, ponieważ no brak utrudnienia w dostępności, to tak jak mówiłyśmy, to nie ma brak dostępności, pacjent nie dochodzi, człowiek nie dochodzi, nie ma pieniędzy. Gabinety z tego, co my wiemy, nie jest tyle, co byłoby wymagane. Więc po prostu możemy mówić tak, jak widzieliśmy papiery, co nam przekazała pani dyrektor i co inne osoby, które znają ten budynek i szpital zakaźny, wiedzą. No. Dobrze, proszę powiedzieć naszym widzom, dlaczego nie możemy porozmawiać z dyrektorem Zarazińską? Pani dyrektor Zarazińska została odwołana z funkcji dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej ze względu na niewykonanie polecenia pana marszałka. Że nas przeniesie z dniem 1 stycznia. 2009. Tak. 10, przepraszam. Że nie wyraża zgody na przeniesienie placówki na ulicę Smolchowskiego. Z tego powodu została odwołana. I poparte było to wszystko wiedzą, że pacjent nie dotrze do nas. Czyli fundusz zerwie z nami kontrakt. Proszę nam powiedzieć w takim razie, jakie są zależności między Urzędem Marszałkowskim a Waszą placówką, skoro Urząd Marszałkowski był władny odwołać Waszego dyrektora? Urząd Marszałkowski jest organem założycielskim naszej placówki. I dlatego jako organ założycielski ma decydujące zdanie, co się z placówką stanie i dokąd będzie przyniesiona, czy nawet zlikwidowana. Taka jest zależność. Natomiast płatnikiem naszym, czyli to, że egzystujemy my i przyjmujemy pacjentów, jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozumiem w takim razie. Czyli w zasadzie tutaj się odbywa, wszystko polega na jakby zarządzaniu przez Urząd Marszałkowski na Waszą szkodę, tak. Nieprawdaż?
Tak. A jaki powód przeniesienia jest? Nie wiemy. Nie, w gazecie dzisiaj jest napisane, pan marszałek napisał, że pomieszczenia, w których się obecnie znajdujemy, nie odpowiadają wymogom sanitarno-epidemiologicznym, nie spełniają. Nie spełniają pewnych wymogów, to znaczy brak jest windy i toalety dla niepełnosprawnych. Ale po pierwsze, jest wiele przychodni, które. Tak, ale nie, po pierwsze, jeżeli chodzi o wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Kilka razy do roku mamy kontrolę sanepidu. Do tej pory sanepid nie zakwestionował jakichkolwiek rzeczy, spraw, które uniemożliwiałyby naszą działalność. A jeżeli coś było, co długoterminowo to musiało być. Nie, nic nie było. Nic takich rzeczy nie było. Jeżeli chodzi o windę, mamy zrobione. Są opracowane plany, miejsce, dokumentacja, za którą zapłaciła przychodnia z pieniędzy. Dostosowawcze do windy. Mamy plany, miejsce i architekt wyraził zgodę na w tym postawienie. I konserwator zabytków na postawienie windy w tym miejscu, ale w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o planach, to przestaliśmy, że tak powiem, realizować. Rozumiem. A wszystko wiadomo, były dostosowawcze przepisy, to jest wszystko zgodne z unijnymi wytycznymi i wewnętrznymi, polskimi, krajowymi wytycznymi. Przecież nikt by się nie zgodził na jakieś samowolki. Wszystkie w każdym gabinecie na parterze są specjalnie szersze drzwi dla wózków, dla osób niepełnosprawnych, specjalnie wymieniane. A toalety tak samo sprawa, do końca nie można było jej jeszcze bardziej poszerzać i dostosowywać, no bo dla kogo? Jeżeli ta sprawa wyniknęła, że nas będzie się przenosić. Wszelkiego rodzaju wszystkie inwestycje zostały wstrzymane. Po prostu ręce opadły. Pan marszałek przyszedł skontrolować swoje włości w miesiącu sierpniu, kiedy były urlopy, kiedy pani dyrektor była nieobecna i w poniedziałek, tak jak dzisiaj, w godzinach popołudniowych, kiedy w przychodni pracuje jeden lekarz, jeden zespół lekarsko-pielęgniarski i laboratorium. Ja mam wrażenie, że placówka jest pusta, niewykorzystana. Niewykorzystana, tak. A fundusz mówi, nie róbcie kolejek pod gabinetami, tak uokładajcie przyjmowanie pacjentów, żeby jeden na drugiego godzinami nie patrzył. Mówię, no my się przy tej kamienicy nie upieramy. My się nie upieramy, że my tu chcemy zostać. My chcemy stąd wyjść, ale chcemy wyjść w takie miejsce, gdzie przyjdzie pacjent i gdzie to miejsce będzie rzeczywiście dostępne dla pacjenta, bo mówię, ze względów komunikacyjnych, lokalizacyjnych. I nawet parking. Jakiś parking, gdzie można będzie zaparkować, tak jak tutaj.